Ała, ała, mój tyłek. Ała, ała, ała. Ała, ała, nie mogę wstać. Wstawaj no. Raz, raz. Ej, a pan to kto, Koboś Bohatek czy kolejny Rambo? Wstawaj, mówię. No dobra, wstałem, ale kim pan jest? Wygląda mi pan na maga ognika, ale co pan to robi? Jestem ziomik, tak mam na imię. Ha, 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 ale imię. Wywalili mnie z klasztoru. Nie dziwię im się, to moja wina. Gdybym nie robił eksperymentów na dziedzińcu. Ach, rozpieprzyłem cały dziedziniec. Teraz wiesz co ja tu robię. Podróżuję. Masz może jakąś broń dla mnie? Pobili mnie i nie mam nic. Okradnij mi mój mieczyk i mój nowy cioszek. Chamy, jeszcze zobaczą, dorwę ich. Hehe. Mnie też chcieli pobić, ale wypróbowałem na nich mój nowy czar, którego nie próbowałem. Zamieniłem ich w nietoperze. Hahaha. Gdybym wiedział, że to ma taki efekt. Haha. Masz tu kolbę, wziąłem jednemu. Przyda ci się. Dzięki stary, ale jazda, hehe. Dobra, ja już lecę. Żegnaj. Może kiedyś się spotkamy. Żegnaj. O, jakieś tropy. HMMM, ciekawe co ich spotkało. O, jakaś skrzynia. Kicha, zamknięte, szkoda. Dobra, idę przed siebie, ciekawe co los przyniesie. Ja cię sonę, a to nie jest Kazik. Tak to on i jego ekipa. Nie mów, że to nie prawda. Nie mam czasu na takie rzeczy. Naprawdę. Siema Kazio, pamiętasz mnie? Razem w piaskownicy się bawiliśmy, hehe. Haha, ty draniu, pamiętam cię. To ty mi wzięłeś krętki i nie oddałeś. Oddawaj. Hehe, jak zawsze w humorze, hehe. Szukam noclego, przenocujesz mnie? Jasne, idź do tej chaty, a potem w niej w lewo i będziesz miał swoje łoże. A i jest tam kufer, weź sobie ubranie, bo wyglądasz jak krowa, co do gnoju wpadła. Dzięki stary za szczerość i za gościnę. Jeszcze się spotkamy, bywaj. Dobra, dobranoc. Dobra, idę po cioszki. Haha, ale fajny cioszek. Dobra, muszę iść do Wojka, bo nie byłem na rodzinach.